Siemaneczko, z tej strony Agro Garrison, witam was w kolejnym vlogu z rozsiewania. Jest dziś ze mną Paulina. Cześć. Dawno Pauliny nie było. W tym sezonie wcale. No, pierwszy raz teraz. Ja dopiero zaczynam sezon. Tak. Z opóźnieniem. W dzisiejszym vlogu rozsiewamy sobie wapno w dawce 250 kg na hektar. Dużo? No sporo. Chociaż na wapno. Nie wiem, nie znam się, ja tu tylko jeżdżę. I zostało nam już chyba niedużo. Jakieś 18 hektarów. Ilu? 43. O, to mało. Szybko idzie. Rozsiewamy na 21 metrów, to nie? GPS świetnie działa. Ten w oku oczywiście. Na co mi GPS? I teraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Odpalamy sobie cały system. Ale ten też działa nawet. Tak. Kurczę. Naprawił się na vlog. I jest rozsiewanie. Prędkość 10 na godzinę. Nie, pokazuje mi, że 2 metry w lewo. Czyli, że tak mam jechać, o. Co? To Boże. Znowu 2 metry, nie, metr. O, tak jak teraz. Może? No i sobie jeździmy, rozsiewamy. Paulina, co chcesz powiedzieć? Że nas ściąga? No, Patryk bardzo fajnie driftuje sztajerem. Czasem normalnie boję się o swoje życie. Dawno ci nie było we vlogach. No, możesz coś opowiedzieć. Co się u ciebie działo w tym czasie? No, kompletnie nic. Nie no, no nie. Przyszła wiosna, najlepsza pora roku, nie? Mamy dzisiaj 12 kwietnia, godzinę 14. No i słońce świeci, niby w ciągniku jest ciepło, ale na dworze jest zimno. No niestety. Niedługo rozpoczyna się rybaczówka Ruzie, zapraszamy, nie? Chcecie spotkać Paulinę, to zapraszamy na rybaczówkę. Ja nie imprezuję, co to za jakiś plon. Jo, jo, żebym ci nie przypominał. No lepiej nie przypominaj. No i tak. Ogólnie mamy pytanka, znaczy wy zadawaliście. I teraz Paulina zamieni się w lektora. Ludzie mówią, że ja mam zjarany głos, to ja nie wiem. Proszę. Dzięki. Pytanie dla Pauliny. Nie, to nie, to nie ma. No czytaj wszystko. Dobra, uważasz, może nie wszystko. Kubota jest słaba, bo jest czterocylindrowa. Czy Kubota jest słaba, tak? Moment, muszę wjechać przejazd. 2, 3, 4, 5, 6. Teoretycznie ten. Zaraz odpowiem na to pytanie. Ty, nawet GPS się zgadza. Ogólnie zależy w jakiej mocy, bo do 100 koni, powiedzmy do 110 jeszcze w tych czterech cylindrach, może być w porządku. Ale powyżej, nie, nie, nie jestem zwolennikiem. Ja i tak nie wiem, co to znaczy, więc jakie masz sprzęty? To bardziej do ciebie chyba. Pochwal się. Ja nie mam, tata ma.
Ja również nie mam, Pauliny tata ma. Tatę spytajcie. O, kiedyś nagramy vloga. Z wujkiem Radziem. No nie, no ogólnie to mamy właśnie Sztajera tutaj. Z ciągniku Klasa, Ariona, 610. 50? 50. No dawno mnie nie było, więc... jakiś tam masę i sobie stoi śmieszny. 575. No i najlepszy ciągnik oczywiście to taki niebieski, mały i fajny. Kurde. Otrujesz się. Ale coś mi się nie zgadza. Dobra, witamy po małym cięciu. Niestety mamy mini awaria i musimy zjechać do domu. No niestety, bywa i tak, nie? No niestety. Dobra, są tam jeszcze dalej jakieś pytanka? No są. Paulina, może jakiś kontakt do niej? No, jak ktoś mnie gdzieś wystalkuje, to może napisać, nie? Nie gwarantuję, że odpisze. Wyniknie z poziomu rozmowy. Skąd jesteś? Kujawsko-pomorskie. Tak, start. O, jak ktoś by chciał wiedzieć dokładnie, to może znaleźć mnie na mapie u Rolnik Szuka, mapie youtuberów. Jakie kierunki chodziliście do szkół wyższych i czy je polecacie? To może być pierwsza. No ja jeszcze nie jestem na etapie szkoły wyższej, ale chodzę do liceum na kierunek matematyczny, informatyczno-fizyczny. No wielokrotnie. Ambitnie. No bardzo. Ja również jeszcze nie chodzę do szkoły wyższej, póki co chodzę do szkoły średniej, w sumie ostatni tydzień. A Patryk maturkę będzie już pisał. No i profil technik informatyk, do technikum chodzę, a nie jakieś tam liceum. Dalej, Paulino, dalej. Ile hektarów ma wujek? No, mój tata ma. No ile? No około 120 zawsze się mówi. Dokładnie to nie wiem. Dlaczego Sztajer? Dlaczego Sztajer? Bo taki biało-czerwony i patriotyczny, nie? No, my jesteśmy patriotyczną rodziną. Dokładnie. Więc musi się wszystko zgadzać. Pokażesz, jak ustawiasz automatycznie półbiegi w klasie. Jest we vlogu z Orkim, we vlogu z Orki, poprzedni chyba vlog. Zapraszamy, link w opisie. Albo ten będzie wcześniej, nie wiem już teraz. Może ten. Vlog z Orki Klasem. Tam jest wszystko pokazane. Za robotę byś się wziął, a nie cały czas na dupie w ciągniku. Ej, o to spadaj, Markoś. Pozdrawiamy. Nie pozdrawiamy. Posiadacie jakąś hodowlę? Tak, mamy świnki. Paulina jeszcze królika hoduje. No i psy ewentualnie. A nie, psy się hoduje? Nie wiem. No, i kury mamy jeszcze. Proszę. Jak spisuje się klas? Bardzo dobrze, bardzo wygodny. Polecam każdemu, bezawaryjnie póki co. Tylko błotników nie ma. No byś założył je. Dobra, ci utko. Zepsuć to każdy umie, a założyć to już nie warto. Na jakich targach będziesz? Przasnysz najbliżej. 1-2 czerwca chyba. Czy będą filmy pod muzykę? Będzie teraz, weekend. No znaczy dla was już jest pewne. Okej. Kiedy coś skejść? No nigdy. Chyba już. I którym ciągnikiem lubisz robić w polu pozdro? Najbardziej? Najbardziej może być. Najbardziej to lubię klasem i pułą. No.
A najbardziej to pumą. Ja nie lubię sztajerem, bo tu skacze strasznie. No, jeszcze teraz sztajer ma wąskie opony, to całkiem skacze. No nie wiem, tak samo mi tu się wydaje. No, jeszcze gorzej jest. Śmiesznie wygląda na tych wąskich oponki do opryskiwacza. Dobra, witajcie po krótkim cięciu. Jestem z powrotem, była mała awaria, musiałem zjechać, ale już jestem. Jadę teraz po tym samym przejeździe, bo mi nie siało. I tak, usterka naprawiona, 2 minuty. Tam się taki wałek, co jest, co napędza ślimaki, przekrzywił i nie napędzał. Ale już jest w porządku. I tak. Pauliny już niestety ze mną nie ma. W sumie to chciałem nagrać tylko zakończenie. No bo co tu więcej gadać? Na wszystkie pytania z Instagrama odpowiedzieliśmy. Zadawajcie więcej pytań. No co, ja sobie będę siał. Jeszcze trochę zostało. Do usłyszenia w kolejnych vlogach. Trzymajcie się i cześć.